Tajemnice Gorszowa, tajemnice Gorszowa. Nic tu się nie skryje i nic się nie schowa. Tajemnice. Ten film możecie Państwo zobaczyć dzięki uprzejmości Zielonogórsko-Gorzowskiemu Wyższemu Seminarium Duchownemu. Witam wszystkich dzisiaj bardzo serdecznie. Gdzie dzisiaj jesteśmy i o czym dzisiejsza opowieść będzie? Znajduję się z tyłu Domu Biskupów w Gorzowie na ulicy 30 Stycznia. Opowiemy dzisiaj historię tych niesamowitych budynków, gdyż do roku 1945 te budynki były osobnymi budynkami stykającymi się tylko jedną ścianą. Opowiem historię willi Roberta Bara, to jest to, i Maxa Bara, bardziej znanego, starszego, bogatszego brata, to jest ten większy budynek. Mam nadzieję, że wszystkim się spodoba. Wejdziemy do środka, opowiem historię. Uj, będzie super. Dzięki uprzejmości księdza Mariusza możemy wejść do środka i pokazać Wam dwie połączone ze sobą obecnie wille braci. Bar, młodszy brat, czyli Robert Bar, ma tą mniejszą willę, trochę starszą, natomiast jego brat bardziej znany, Max Bar, potentat taki prawdziwy, ma tą willę taką większą, wybudowaną parę lat później. Jest jeszcze trzecia willa braci Barów, czyli Karla Bara willa. Ta willa Karla Bara stoi nad Ruskim Stawkiem i jest obecnie pałacem ślubu w Gorzowie. Tak, mamy trzy piękne wille braci Bar, a te dwie tutaj połączone są obecnie w jedną willę. Zaprezentujemy jej wnętrza. Przepiękne. Znajdujemy się w głównym holu willi Roberta Bara. Wybudowana pod koniec XIX wieku, willa Roberta Bara była osobnym budynkiem aż do chwili, kiedy przyłączył się jakby ścianą do niej jego willa, jego starszego brata Maxa Bara. Ale początkowo przez wiele, wiele lat były to dwa osobne budynki. Znajdujemy się w tak zwanej sali portretowej w domu biskupa. W domu biskupa w Gorzowie. A obok mnie po piersie naszego świętego Jana Pawła II, który przebywał tutaj z krótką wizytą. A dookoła mnie portrety tutaj rezydujących biskupów i biskupów pomocniczych. Kiedy w roku 1945 ksiądz Edmund Nowicki obejmował ten budynek w posiadanie, zastał tutaj budynek całkowicie spustoszony. Willa Maxa i Roberta Barów były opustoszałe całkowicie. Petentów przyjmowano na stojąco, a jak już ktoś się zmęczył, to musiał siąść na parapecie, bo nie było nawet krzeseł. W całym budynku znajdował się tylko jeden stół i jedno krzesło. Dlaczego tak było? Gdyż przedtem rezydowali tutaj oficerowie radzieccy. A oficerowie radzieccy zostawiają po sobie tylko co? Pustkę i zniszczenie. Dobrze, że willę braci Barów nie puścili z dymem i możemy się nią cieszyć do tej pory. Proszę obejrzeć, teraz znajdujemy się w willi Roberta Bara. Robert Bar w tym miejscu, a figuruje on jako kupiec i taki filantrop gorzowski, mniej znany z braci Bar, kupił tutaj tą ziemię, wybudował tą willę trochę niższą, trochę mniej chyba okazałą, przynajmniej z wewnątrz. Wybudował tu nad kłodawką sobie willę, zamieszkał z żoną Hedwig i dziećmi w tym miejscu, a po śmierci jego Roberta dom został sprzedany. Ta willa została sprzedana i nabył ją kupiec gorzowski Wilhelm Henke, który był tutaj właścicielem tej posesji aż do roku 1945 i być może dlatego, nie być może, ale na pewno dlatego, aż do 1945 roku wille te nie miały ze sobą żadnego połączenia. Bracia nie mieli przejścia
wewnątrz budynków. No bo wiadomo, willa była sprzedana, nabył to obcy człowiek. Obecnie znajduje się na terenie willi Roberta Bara. Tak, bo tutaj były... Dlaczego jest taka różnica poziomów między tym a tym budynkiem? Cały czas znajdujemy się na parterze, dlatego że były to kiedyś dwa odrębnie zupełnie budynki. Te drzwi zostały przebite pomiędzy nimi dopiero w roku 1945, kiedy zostało te budynki dwa złączone jakby w jedną całość. Tutaj była willa Roberta Bara, czyli młodszego z braci. Nawet widać to po tym, że ta część budynku jest bardziej w innym stylu. To jest taki styl niesecesyjny. Tamta strona to już jest secesja, natomiast ten to jest taki, ma taką styl historyczny, niehistoryczny, coś taki dziwaczny trochę. I Robert Barr wybudował sobie ten właśnie willę, tą część, znacznie wcześniej, parę lat wcześniej, w roku 1895, a jego brat, bardziej znany w Gorzowie, Max Barr, przemysłowiec i filantrop, dobudował sobie, jakby powiedzieć teraz, bliźniaka, gdyż stykali się tą jedną ścianą w latach 1901-1902. Tak, to są dwa odrębne budynki i co można świadczyć, bo jeden jest trochę niższy, drugi jest trochę wyższy, mają dwie różne bryły. Bardzo fajnie, że teraz jest to połączone. Znajdujemy się w głównym holu willi Maxa Barra. Obecnie przez Gorzowian znany jest ten kompleks jako Dom Biskupi. Na ulicy 30 stycznia to jest główny hol i schody prowadzące do sypialni Maxa Barra. A to, czyli poręcz oraz te ozdobne balustrady z wykończeniami, to jeden z niewielu pozostałości po oryginalnym wyposażeniu tego domu. Dom został splądrowany przez oficerów wojsk radzieckich, którzy rezydowali w tym miejscu w roku 1945. Zostawili praktycznie gołe ściany, ale na szczęście zachowało nam się takie piękne, piękna poręcz z wykończeniami. Skąd wiemy, że jest to rzecz oryginalna? Był tutaj z odwiedzinami prawnuk Maxa Barra. Często tutaj zagląda. Jest zawsze mile widzianym gościem w tych murach. I opowiedział, że właśnie jedyną z takich rzeczy, które zapamiętał z tego domu, to jest to, jak zjeżdżał sobie po poręczy i kończył zjazd na tej właśnie kuli. Piękna rzecz. Te piękne pomieszczenie, w którym się teraz znajdujemy, otoczone z trzech stron takimi pięknymi oknami, nazywa się obecnie salą Wilhelma Pluty. Tak, ksiądz biskup Wilhelm Pluta jest tutaj obok mnie na portrecie. Jest on związany z tym budynkiem dla gorzowiaków, wręcz jest to spójność. Wilhelm Pluta i ten budynek dla każdego gorzowiaka to jest rzecz wręcz normalna. Obecnie tutaj znajdują się, jest tutaj sala wykładowa, gdzie prowadzone są wykłady dla kleryków. Możemy teraz podziwiać willę bardziej znanego z braci Barr, czyli willę Maxa Barra. Jego popiersie możemy sobie obejrzeć w naszej łaźni, na samym parterze, gdyż łaźnia częściowo jest ufundowana przez właśnie Maxa Barra. Czego ten Max Barr nie ufundował? Budował całe ulice, żłobki, ochronki, stołówki, a cuda, założył kasę dla
ludzi, dla swoich pracowników. To jest człowiek w naszym mieście, który chyba zasłużył sobie na miano głównego, pierwszego obywatela w dziejach naszego miasta. Naprawdę taki filantrop, taki człowiek, który starał się, aby w tym mieście było lepiej, żeby ludziom żyło się wygodniej. Magdbar wybudował się obok zaraz swojego brata Roberta, przylegając do niego jedną ścianką, a wspólny mieli ogród. Ten ogród sięgał dużo dalej niż obecnie na drugą stronę kłodawki. Mieli swój własny taki barowy mostek, żeby przejść na drugą część ogrodu. Tak. Proszę sobie obejrzeć. Ta willa Magdbara jest trochę inna, w trochę innym stylu, z takim większym rozmachem zrobiona, ale pamiętajmy, że podczas budowy tej willi dochodziło do strajków, tak, dochodziło do nieprzyjemnych zajść. Tutaj robotnicy strajkowali, protestowali, coś im tu nie leżało, ale widocznie jakoś się z Magdbarem dogadali i dzięki temu możemy podziwiać tą piękną willę. Znajduję się na schodach dla służby. Tak, te kręte, wąskie schody służyły po to, żeby służba nie pałętała się po głównych pokojach, nie wchodziła po głównych schodach na górę, tam, gdzie zamieszkiwali Magdbar z żoną oraz pięciorgiem dzieci. Tak, pięcioro dzieci miało małżeństwo barów, bardzo zasłużonych obywateli dla naszego miasta. Znajdujemy się obecnie w piwnicach, w podziemiach naszego gorzowskiego domu biskupów. Odbywają się tutaj wykłady. To bardzo często odbywają się wykłady dla mieszkańców naszego miasta. Wykłady są ogólnie otwarte. Można posłuchać o historii diecezji. Tu na ścianach umieszczone są mapy, jak rozwijała się diecezja na ziemiach, można powiedzieć, odzyskanych. W jaki sposób następowała konfiguracja tej diecezji, aż w końcu te ziemie gorzowskie zostały diecezją gorzowską. Oprócz tego są tu pamiątkowe zdjęcia rodziny barów, domu, w którym się znajdujemy, wykonane z okazji Złotych Godów. Zdjęcie wykonane jest tutaj w naszych ogrodach, przy samej ich willi. Zapraszamy wszystkich naszych mieszkańców, naszego miasta, żeby zapoznawali się z historią kościoła w naszym mieście. Znajdujemy się w sali poświęconej biskupowi Plucie, Wilhelmowi Plucie. Tutaj znajduje się jego pastorał. I dookoła mnie są zdjęcia jego rodziców. W zasadzie cała jego droga życiowa ujęta jest tutaj w fotografiach. Jest to takie mini muzeum, a obecnie trwa proces beatyfikacji księdza Wilhelma Pluty. Będzie błogosławionym kościoła. Mam nadzieję, że się wszyscy tego doczekamy. Znajdujemy się w podziemiach domu biskupów w Gorzowie na ulicy 30 stycznia i tu jest taki zakątek poświęcony typowo sprawom gorzowskim, takim no typowo gorzowskie miejsce dla upamiętnienia księdza Witolda Andrzejewskiego, który przez jakiś czas był również moim proboszczem na Mieszka I. Tutaj znajdują się portrety jego rodziców. Jego ojciec, również Witold Andrzejewski, znajduje się na liście ofiar katyńskich. Było takie życzenie przekazane matce, że jeżeli syn urodzi się i on wróci, jeżeli ojciec wróci, to nadać mu inne imię. Natomiast jeżeli nie wróci z sowieckiej niewoli, to matka miała nadać synowi imię Witold. I proszę zobaczyć, postać nierozłącznie związana z naszym miastem.
znajdujemy się w miejscu szczególnym. Takich miejsc jest bardzo mało, a w Gorzowie to już naprawdę. 27 września roku 1972 w tym miejscu mniej więcej znajdował się ołtarz, gdyż pomieszczenie wyglądało troszkę inaczej. Jesteśmy w kaplicy, a tutaj była ściana i była to taka niewielka, malutka, prywatna kaplica księdza biskupa Wilhelma Pluty. I właśnie w 27 września tu, w tym miejscu, mszę konsekrował kto? Nasz późniejszy papież, czyli biskup Karol Wojtyła. Miejsce, którym czuje się, po prostu czuje się tą świętość. Po pewnych perturbacjach na początku XX wieku, czyli 1901-1902, bo tak się budowała tutaj ta willa Maxa Bara, pewnych perturbacjach, pewnych strajkach robotniczych nawet, został wybudowany piękna willa, która w zasadzie prawie że byłaby pałacem, jakby nie była połączona z drugą willą. A bracia Bar cieszyli się pięknym ogrodem i rodziną. Max Bar zamieszkał tutaj z żoną Emmą Adelaidą i pięciorgiem dzieci, ale wśród tego pięciorga dzieci Max Bar miał jednego tylko syna, Paula Bara, który odziedziczył tą piękną willę w roku 1930, gdyż w roku 1930 właśnie Max Bar umarł. Pogrzeb Maxa Bara był wydarzeniem na skalę naprawdę miasta. To jeden z większych pogrzebów z takim większym rozmachem, który się odbył w naszym mieście. Chyba o samym pogrzebie zrobię osobny odcinek. W każdym bądź razie Paul Bar odziedziczył i miał ten pałac, tę willę aż do roku 1945, kiedy to po wojnie siedzieli tutaj oficerowie wojsk radzieckich, tak, tutaj zajęli ten budynek i, jak już wspominałem, ograbili go kompletnie do gołych ścian. Na szczęście nie puścili budynku z dymem i do tej pory możemy oglądać piękną willę. W realizacji tego materiału udział wzięli w roli naszego przewodnika po obiektach ksiądz Mariusz, zdjęcia Jan Cejba, nagrania z drona Maciej Kubisiak, główny prowadzący i narrator Grzegorz Kwieciński, nagranie i montaż Jacek Kowalonek.